Avri TV. Witam wszystkich serdecznie na pierwszym oficjalnym unboxingu naszych najnowszych urządzeń marki Avrisol. Ja jestem Przemysław Bogula, jestem członkiem działu technicznego firmy Avri, polskiego producenta rozwiązań OZE. Tutaj leży falownik o mocy 10 kW. Obok mnie leży już złożony magazyn energii, również marki Avrisol. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać unboxing, czyli to, czego możecie się spodziewać w każdym z tych opakowań, w każdym z tych falowników oraz w magazynie energii, abyście po przyjeździe na instalację, bądź też przed wyjazdem na instalację, wiedzieli już, jak to zacząć składać i jak wygląda cały proces instalacyjny. Wziąłem na stół 10. Planowaliśmy te falowniki przede wszystkim do instalacji dla klienta indywidualnego, ale nie przeszkadza w żaden sposób montowanie tego na instalacjach komercyjnych czy przemysłowych, ponieważ jesteśmy w stanie połączyć do 10 sztuk tych falowników ze sobą w kaskadzie, co daje nam łącznie 100 kW mocy. No i oczywiście do każdego z tych falowników również można podpiąć wieże bateryjne. Ta wieża obok mnie akurat ma 10 kWh. Możemy w takiej wieży maksymalnie zrobić kWh 30. 10 takich wież do jednego falownika to jest 300 kWh energii magazynowej, a 10 falowników razy 10 takich zestawów to jest 3 MWh energii do wykorzystania również właśnie na skalę przemysłową. Dzisiaj na stole mamy falownik o mocy 10 kW. Jest to o tyle ważne, ponieważ jest drobna różnica w liście pakowej pomiędzy 10, 8, a 6 i 5. Mianowicie 5 i 6 mają o jeden zestaw złączy PV mniej. Tak to różnic nie ma tak naprawdę żadnych innych. Zacznę opisywać, co znajduje się w środku od mojej prawej strony. W każdym opakowaniu każdego z naszych falowników znajduje się główna instrukcja obsługi, czyli to najbardziej rozbudowana, w której znajdziecie wszystkie potrzebne Wam informacje, jak wykorzystać możliwości tego falownika, asymetrię, używanie złącz sygnałowych. Oprócz instrukcji obsługi znajduje się również instrukcja szybkiej instalacji. Jest to instrukcja, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Was po to, abyście, bo wiemy jak to też często wygląda, nie zawsze jest czas, bądź też nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie znaleźć w instrukcji na od razu, a klient nas o coś pyta. Jest to taka instrukcja w pigułce. Znajdują się tam informacje podstawowe o tym, jak zamontować falownik, jak go skonfigurować, co oznaczają LEDy na falowniku, no i jak wygląda podstawowy proces pierwszego uruchomienia. To są dwie strony tak naprawdę, jedna strona A3 i jedna strona A4 i wszystko, co jest potrzebne do pierwszego uruchomienia i do działania tego systemu znajduje się właśnie na tej instrukcji. Kolejnym elementem jest uchwyt na falownik. Informacje o uchwycie na falownik, jak go montować, jakie są odległości również znajdziecie w instrukcji obsługi, także skróconej. Zgodnie z instrukcją, strzałeczką zawsze montujemy do góry i należy zachować odległości 35 cm od lewej strony, 35 cm od prawej strony, 60 cm od dołu i 50 cm od góry. Zostawiliśmy też taki zapis w instrukcji, aby nie montować albo zostawić wolną przestrzeń na metr przed falownikiem. Wynika to z tego, że często zdarza się, że klienci bądź też instalatorzy zabudowują te falowniki gdzieś w szafach. Nie chcielibyśmy tego robić, nie zalecamy tego z żadnym falownikiem. To są jednak urządzenia, które mogą się grzać, w związku z czym nie robimy tego. Kolejnymi elementami, które znajdują się w liście pakowej bądź też w falowniku, są śruby montażowe właśnie do tego uchwytu. Cztery stalowe kołki rozporowe do montażu w ścianie oraz śruba blokująca, którą wkręcamy z boku uchwytu, aby falownik nie spadł. Kolejne elementy, które znajdują się w liście pakowej, to złącza komowe, czteropinowe oraz ośmiopinowe, które montujemy pod spodem falownika, jeżeli chcemy wykorzystać jego dodatkowe funkcje. Kolejnym elementem, który jest to klucz, dzięki któremu możemy bezproblemowo rozpinać złączki MC4. Wystarczy wepchnąć ten klucz w otwory z piętej złączki i dzięki temu ta złączka wychodzi bezproblemowo, bez konieczności męczenia się śrubokrętami bądź też wyłamywania sobie paznokci. Jak już jesteśmy przy złączkach, tak jak mówiłem, falownik o mocy 10 kW posiada 3 zestawy złączy PV i jeden zestaw
złącza bateryjnego, jest to złącze zapasowe, ponieważ w BMS-ie i tak jest oryginalny kabel o długości 3 metrów, który można bezpośrednio już w falownik spiąć. Kolejny element to jest element, który jest aktualnie elementem docelowym. Jest to antena Wi-Fi. Jest opcjonalne zamontowanie również anteny LAN z wejściem LAN. Tutaj jest przygotowana taka formatka. Antena LAN różni się tylko tym, że jest tutaj dodatkowe wejście na port RJ45. Jednym z ostatnich elementów są złącza AC. Tak naprawdę wyglądają one dokładnie tak samo, także jeżeli ktoś wepnie w port backup, port AC, nic się nie stanie. One są po prostu identyczne. Te porty znajdują się na dole falownika. Tutaj są podpisane grid oraz backup. W zestawie jest również klucz imbusowy. Kluczem imbusowym dokręcamy kable w tulejkach, które znajdują się tutaj. Możecie też oczywiście wykorzystać swoje tulejki. To jest tak naprawdę zależne tylko i wyłącznie od Was. W każdym razie zalecamy jak najbardziej używanie, to jest zgodne ze sztuką. I wkręcamy je za pomocą klucza imbusowego bezpośrednio do zacisku, czy też do złącza AC. No i ostatnim elementem, który mamy w zestawie, jest licznik. My dajemy w zestawie licznik z pomiarem bezpośrednim. To znaczy, że nie ma przekładników. Jedyne, co Państwo muszą zrobić, to umieścić ten licznik na samym początku linii. Jest to licznik przystosowany przede wszystkim do rozwiązań domowych. Montujemy go na samym cienkim początku linii, wpuszczamy zasilanie od strony sieci, wypuszczamy to zasilanie dalej na dom i dzięki temu możemy komunikować i się z falownikiem i mierzyć zużycie w domu. Kolejny element dzisiejszego odpakowywania, unboxingu, to BMS, czy też jednostka zarządzająca. I nie przeciągając, otworzymy to, pokażę Wam, co znajduje się w środku i opiszę, do czego to służy i jak to zacząć montować. Jesteśmy już po wypakowaniu. Na stole mam wszystko, co znajduje się w opakowaniu z BMS-em i nie przeciągając. Tak samo jak w falowniku, w środku BMS-a znajduje się instrukcja obsługi. W instrukcji obsługi znajdują się wszystkie informacje dotyczące montażu tego systemu wraz z informacjami dotyczącymi kontrolki, która tutaj się znajduje, LED-owej, i co oznaczają poszczególne LED-y bądź też miganie tych LED-ów i kolory i jak to wpływa na zachowanie i pracę całego systemu i co on w danym momencie robi. Mamy również przygotowane, już prefabrykowane dwa kable do połączenia prądu stałego pomiędzy falownikiem i baterią. Te kable mają po 1,5 metra. Dajemy Wam również możliwość, jeżeli uznacie, że te kable są zbyt krótkie, zrobić własne i są przygotowane dwie pary męskie i żeńskie końcówki MC4. Poza kablami strony DC jest również oczywiście kabel uziemiający do przykręcenia do BMS-a oraz do szyny wyrównawczej. Kabel komunikacyjny pomiędzy inwerterem oraz BMS-em i dodatkowy kabel styków bezpotencjałowych również między BMS-em a inwerterem. Poza okablowaniem i też prądem stałym mamy trzy zaślepki, które służą do zaślepienia wejść od Wi-Fi, od inwertera oraz do podłączenia drugiego BMS-a, bo w przyszłości oczywiście mogą Państwo, czy też od razu na samym początku, rozbudować wieżę o kolejne 30 na przykład kWh. Mamy również uchwyty do mocowania wieży na ścianie. Tutaj są cztery uchwyciki, cztery śruby do zamontowania uchwytów na ścianie oraz śruby kontrujące, aby ta bateria stabilnie leżała na zamontowanych uchwytach. Jednostka zarządzająca BMS składa się z jednostki głównej oraz podstawy. Ta podstawa docelowo, kiedy dostajecie ją do siebie w opakowaniu, jest skręcona. Należy rozkręcić te cztery śruby. Podnosimy górną część, czyli BMS-a, a następnie na podstawę można kłaść baterie, które będę rozpakowywał w następnej kolejności. Ostatnim elementem dzisiejszego unboxingu jest moduł bateryjny. Poza modułem bateryjnym w opakowaniu nie ma nic innego, ponieważ wszystko, co jest potrzebne do montażu, było już zapakowane wraz z BMS-em i falownikiem. Bardzo szybko o module. Pojemność jednego modułu to około 5 kWh. Moc ładowania i rozładowania to w granicach 3 kW. Minimalna ilość modułów w obrębie jednej wieży, aby wszystko działało poprawnie, to 2. Maksymalna ilość to 6. Tak wygląda kompletnie złożony system, magazyn energii oraz falownik. Zapraszam na następny filmik, następne nagranie, w którym pokażemy, jak wygląda montaż tego systemu oraz pierwsza konfiguracja. Avery TV.